Siemka z całym prostą, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Jak sami pamiętacie, zabijaliśmy sobie tych podżegaczy i pewnie się dziwicie, czemu jestem w Wenecji. Chciałem sobie zrobić już to zadanie kurierskie oraz pobicie, bo nie wiadomo, co będzie w ostatniej sekwencji. Nie wiem, czy mnie wrzuci do Wenecji. Wydaje mi się, że tak, ale wolałbym nie ryzykować i po prostu to zrobić teraz. Zrobimy sobie najpierw zadanie kurierskie, ostatnie. Idealne małżeństwo. Skradziono mój list. Wyglądasz na zawodowca. Znajdź złodzieja, zabij go i przynieś mi list. Nie czytaj go, proszę, jest od mojej żony Lucy. Zmartwiłoby ją to. Okej. 5 minut. Jak ja dawno nie hasałem po Wenecji. Wcale to nie było 3 odcinki tam, albo 4. Złodziej może być na górze, chociaż jest tutaj też wejście. A, ten pilnował skrzynki. Dobra, zabiję go, bo mogę w sumie. Ale co ty robisz? Tam z pieprza. No nie wiem, co ty robisz. Dobra. Nawet nie obył się chyba aż taką brutalnością. Dobra. Mam radę. Kradzież udana. No to żart, że jeszcze chcą mnie gonić. No płyń, Ezio, no. No tak, jeszcze niech zacina, nie? Okej. Ten się zabił. No szybko, ludzie, spieprzać, bo ja mam mało czasu. Znaczy, no mało czasu mi zostało w misji. Nie, że tak ogólnie. No, nie wierzę w to. Nie można nic, kurwa, zrobić. Boże, nic nie można zrobić. Po co zrobić jakieś fajne przejścia tutaj? Tylko trzeba się wpierdalać na jej zjebane dachy. Ua. Well done. I knew I could count on you. Dobra. Idealne małżeństwo zsynchronizowane. I lecimy do pobicia, też już ostatniego. To będzie w ogóle ostatni poboczniak w grze. O Boże, serio. Co za kaleka. After 8 years of marriage, that filio de putana is back with his old woman. Teach him to respect his vows, please. Kobieciarz na dachu. Pobij wstrętnego męża. All right then.
Kobieciarz na dachu się nazywa misja, więc no prawdopodobnie będzie na dachu. Tak mi się bynajmniej wydaje. Siema, mordo. Nie, Ezio. Żeby nie spadł. Wtedy go zabijemy i będzie po misji. Of course. What was I thinking? My wife. I do love her. Dobra. Kobieciarz na dachu zsynchronizowany i sprawdźmy sobie, jak to teraz wygląda, bo już dwie kropeczki będą tu zapełnione w sumie. To jest jedna niezapełniona. Tu tajne miejsca. A tak to wszystko mamy. Nice, tylko tajne miejsca, no i fabuła oczywiście. Dobra, wiecie co, zobaczmy, czy mamy tutaj może przewoźnika niedaleko. Nie, mam daleko. Dobra, słuchajcie. Widzę się z wami w Florencji, więc zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem we Florencji. Dwie misje są tutaj. Jestem dokładnie o, tu. W pierwszej dzielnicy, tu niedaleko pracowni Leonarda. O, to ta wieża. Ostatnie namaszczenie. Wdrap się na Duomo, pozostając niezauważonym, i usuń księdza. Jezu, niezauważonym, posrało was. O! Nie przejdę obok nich, bo mam wszystko czerwone. Super. Jesus. Dobra. I thought he
He preached the word of God. I fear his sermon is a lie. I led my flock astray. It's just... I wanted so badly to believe. We all do. Vedrò compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. Patrzcie, jestem chodzącym wykrzyknikiem. Aż się mapa zbugowała, ja pierdzielę. No patrzcie. Dziwne bardzo. Dobra, powolutku, aż do upadku. Ej, wkurwiać mi będzie teraz ten znacznik. Nie, do tego sianka na pewno nie doskoczę. Dobra. Bezpiecznie, na spokojnie. Nie wiem. Nie wiem, czy tam było gdzieś do skoczenia. Nieważne. Może mi to zniknie, jak teraz zacznę. You must not disrupt our work. Firenze is sick. It's our duty to cure her. How? By forcing our people to follow a madman? It is unwise for you to challenge those in power. Yes, well, that is about to change. No! You won't take me! Savonarola will know of your treachery! Guards! Guards! Szlachcic. Do pani szlachcica i uciesz go zanim doszedł do Savonaroli. O kurde, no to będzie problem. Szczerze mówiąc. Weź ty wpierdalaj. No ta, no najlepiej, spierdol się. No i cofnął się? Nie no, nie wierzę. No, nareszcie. Ile można za jakimś pojebem biegać? No, you made the choice. No. Charmed me with that thing. Only because you allowed it. Lo faccio per il popolo. Requiescat in pace. Mhm. Dobra. Ale dalej mam wykrzyknik nad sobą. Lecimy tam. Jeszcze dwóch podżegaczy. Serio. Ta sekwencja to są tylko dodatkowe zlecenia zabójstwa. O Jezu, po co schodziłem? Dobra, lecimy naokoło. Something is wrong here. Where is everyone? No to są wszyscy, lol. Basta, idiota. What the fuck? Sobie żartujesz ze mnie, Ezio, nie? Patrzcie, a tu wejdzie. Oh.
I'm sorry. Yeah. I'll go. Jak ja mam tam wejść? No Jezu. Pierdalać pedały. Dobra, masz szczęście, masz szczęście. Ah, another challenger. Excellent. Savonarola warned me that some would oppose our rule. And so I devised this little trap to ferret out those foolish enough to play at hero. It's proven to be both entertaining and effective. Incoming Chamo! Szarża, zlikwiduj kapitana straży. What a spectacle! Wonder just how long you'll survive. There won't be enough of you left to get his back. Dobra. Ciebie kolego może złapę i rzucę. Ła, tylko on umarł, trudno. Dobrze, że padają na jedną kontrę. Dadziu. No dawaj, szmato. Dobra, lecimy po niego. Dobra, dobra, dobra. Tak, chcesz się bawić? Proszę bardzo, też będę rzucał. Szczęśliwy? Nie możesz odejść może chociaż troszeczkę od tego dachu. No co to było? Mhm. No, proszę, chciałeś to masz, psie. Is this truly who I was? So proud and cruel. No, Savonarola bewitched you. Did he? Or was it that I tasted power and found myself intoxicated?
wish I had been stronger. As do I. Mi rincresce, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Nawet już możecie mi postać. Lol. O nie! Nie. Jak ja muszę go jeszcze raz zabić, to chyba prędzej ja się zabiję, niż ja jego zabiję. Znowu. To jest żart. Poważnie. To jest żart. Zaraz do was wracam. Dobra, jestem już z powrotem. Ile ja się nakurwiłem za drugim razem. To szkoda gadać. Nie no, więcej tu ludu dajcie. Jaka teraz pajacerka będzie? Znowu, bez zwracania na siebie uwagi. Czy to ma w ogóle znaczenie? Nie no, muszę to okrążyć. Tu normalnie nie przejdę. Może fartem co najwyżej. Niczym więcej. Dobra, przychodzę tędy. Z nożyka bym w sumie go pocisnął. Why fight him? Why refuse? He's a good man. Dobra. Wyjebane. Have spilled the blood of a healer. No. I've spilled the blood of a tyrant. To command such power over the body, between this world and the next. It seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. Ora, spierdolamy. Spierdalaj, ty kurwa. Sprinterze. Nie mogę się w tłum wbić? Mogę. No i ładnie. Chirurgiczne cięcie.
I gdzie mam misję? Pewnie Voltarano. Boże, ile spierdalania będzie. Dobra, ja sobie już tam dojdę. Dobra, na samym odcinku sobie już skończymy tą spierdoloną sekwencję. W końcu. Money, money. Czekajcie. A, podrapać się musiałem. Don't be posieraj, kurwa. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrywania. Na razie idźcie do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed 2.